Witam wszystkich serdecznie. Tak jak zapowiedziałem w zeszłym tygodniu, w sobotę zdaje się, tak to było w sobotę, zacznę pierwszą serię zatytułowaną Język o łamacze wśród minerałów. Pierwszym minerałem, jak widać, będzie arwedsonit. Ta dziwna nazwa bierze się od nazwiska szwedzkiego chemika. O, właśnie to ten pan. Johanna Augusta Arvedsona, który w roku 1817 odkrył pierwiastek lit podczas prowadzenia badań nad minerałem petalitem, czyli inaczej kastorem, w laboratorium kolejnej szwedzkiej sławy w świecie nauki pana Jonsa Jakuba Berzeliusza. Sam arwedsonit został odkryty w roku 1823 przy współudziale właśnie Johanna Augusta Arvedsona i należy do grupy amfiboli sodowych. Ogólnie można powiedzieć, że należy do amfiboli. To jest dość duża grupa minerałów skałotwórczych. O wzorze chemicznym, oczywiście ten arwedsonit, bo amfibole mogą mieć różne wzory chemiczne. Tutaj mamy, o właśnie, tutaj jest wzór chemiczny, a pod wzorem chemicznym ukazany jest jego układ krystalograficzny, który nazywany jest układem jednoskośnym. Co do pozostałych właściwości tego minerału, no to jest to minerał dość kruchy. Rysa tego minerału może być od białej do niebieskiej. Twardość mniej więcej leży w środku skali MOSA. Przypominam, że skala MOSA od 1 do 10. No ten minerał tak leży na poziomie 5, 5,5 do 6. Z takim lekkim widać przeważeniem na tę drugą połowę, czy na tą twardszą. W jaki sposób ten minerał powstaje? No tutaj mamy do czynienia z procesami magmowymi, czyli związanymi z tworzeniem się magmy, jej solidyfikacją, czy też inaczej mówiąc, jej zestalaniem i krystalizacją składników magmy. W przeciwieństwie do utworów hydrotermalnych, gdzie nośnikiem związków mineralnych nie jest magma, a woda, która wypłukuje związki mineralne ze skał, przez które przepływa, no tutaj minerał został skrystalizowany bezpośrednio w skale, na skutek krystalizacji związków, które w tej magmie były obecne. Arwedsonit jest minerałem rzadkim. Mimo że należy do tak wielkiej grupy minerałów skałotwórczych, to jednak jest minerałem rzadkim. A to właśnie jest egzemplarz mój, z mojej kolekcji. Tutaj widać, że ma kolor taki ciemnozielony. To ciemnozielony, czarny, bo on może być albo właśnie w odcieniach koloru zielonego, albo może być zupełnie czarny. Ten akurat pochodzi z Mount Malosa w Malawi, ale również można go spotkać na Grenlandii, możemy go spotkać w USA, w Kanadzie, w Rosji, na Ukrainie, w Norwegii, w Finlandii, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Niestety nie potrafię znaleźć informacji na temat występowania tego minerału w Polsce. Ale podejrzewam, że jeżeli by występował, to na pewno gdzieś w Sudetach. Sudety są znane z tego, że tam jest ogromne bogactwo minerałów. Na skutek bardzo skomplikowanej geologii samych Sudetów. Także myślę, że on gdzieś tam jest. Jeżeli macie jakieś informacje na temat występowania arwedsonitu w Polsce, będę wdzięczny za informacje, piszcie w komentarzach. Ten akurat egzemplarz, jak zresztą widać, oho, co się stało, ten akurat egzemplarz występuje, tutaj mamy dwa minerały, ten ciemnozielony, czyli arwedsonit, i ta jasna skała, a to raczej nie skała, tylko to też jest minerał, kryształy ortoklazu,
który jest tak na marginesie jedną z odmian skalenia potasowego. I w sumie jakie jest wykorzystanie tego minerału? Przede wszystkim naukowe i kolekcjonerskie. Nie widziałem nigdzie, żeby była robiona z tego minerału biżuteria. W przemyśle, jedynie w encyklopedii pana profesora Jerzego Żaby znalazłem informację, że nadaje się na materiały izolacyjne i kwasoodporne, odmiana włóknista tylko, ale nie znalazłem żadnych informacji właśnie na temat procesów technologicznych, w jaki sposób można by było te materiały otrzymywać. Na pewno ma walory wizualne. Jego ciemnozielone do czarnych, w sumie dobrze wykształcone kryształy ładnie się prezentują. Polecam zobaczyć sobie na internecie, jak wygląda skała o nazwie Numit. Tutaj wyświetlę nazwę. Również zawiera rwedsonit. Z tego coś fajnego by można było na pewno zrobić. I w sumie podsumowując, bo to taki jest minerał, na którego temat tych informacji jednak za wiele znaleźć nie można, ale nazwa jest dość ciekawa i bardzo ładnie się prezentuje, przez to go właśnie mam. Podsumowując informacje na temat tego minerału, to jest na pewno minerałem rzadkim. Jest amfibolem sodowym, czyli mamy do czynienia z amfibolami, grupa minerałów skałotwórczych. Myślę, że stworzę odcinek na temat klasyfikacji minerałów i grup, w jakich się, że tak powiem, zbierają. Ma układ krystalograficzny, jednoskośny, jest dość kruchym minerałem. Można bardzo te kryształy, że tak powiem kolokwialnie, utłuc. Jest w miarę twardy, 5,5 do 6 w skali MOSA. I to zastosowanie jego, czyli głównie naukowo-kolekcjonerskie, bo w przemyśle stosowany za bardzo nie jest. Także to tyle na temat samego rwedsonitu. W przyszłym tygodniu, myślę w sobotę albo w niedzielę, również pojawi się odcinek z serii język o łamacze wśród minerałów. Nie zdradzę, jaki to będzie minerał. Będzie to minerał dość ciekawy. Tutaj myślę, że powiem o nim troszeczkę więcej niż o rwedsonicie. Jeszcze taka informacja na temat samego wzoru chemicznego. Ja tutaj wrócę. Przynajmniej postaram się wrócić. Wrócę tutaj do wzoru chemicznego. Rozmawiałem z moim kolegą, który jest specjalistą, jest chemikiem o specjalizacji chemia organiczna. Powiedział, że ten wzór chemiczny, ten związek na pewno ma jakąś nazwę, tylko by trzeba było troszeczkę nad tym wzorem posiedzieć. Także nie rozgadywałem się za bardzo na temat tego wzoru chemicznego, bo jest on dość skomplikowany. Tutaj mówił, jakieś wiązania jonowe są i tak dalej. Nie jest to dział chemii, w którym, że tak powiem, dobrze się czuję. Także na pewno są jeszcze bardziej skomplikowane wzory chemiczne minerałów, ale to na pewno przekonacie się nieraz podczas oglądania moich filmów, ponieważ tam będą się znajdować minerały przeróżne i uwierzcie mi, o wzorach wiele, wiele dłuższych od tego, który teraz widzicie. Także na dzisiaj myślę, że to jest wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Życzę miłej reszty soboty i przyjemnej niedzieli. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej!